Na tym filmie pokażę, jak w sposób poprawnie należy przeprowadzić sprzedaż środka trwałego. Sprzedaż środka trwałego może być procesem kilkuetapowym, ponieważ samo wyksięgowanie środka trwałego nie musi się od razu wiązać z wystawieniem faktury za sprzedaż oraz na przykład otrzymaniem pieniędzy za fakturę, która dotyczyła sprzedaży naszego środka trwałego. A więc zacznijmy od tego, że jeżeli środek trwały musi być wydany w wartości początkowej, to oznacza, że na koncie aktywnym środki trwałe po stronie kredytowej następuje wyksięgowanie środka trwałego w wartości początkowej i ta kwota, która jest tutaj po stronie kredytowej, musi stanowić tyle, co suma po stronie debetowej umorzenia środka trwałego, który właśnie został wyksięgowany, czyli tutaj wartości tego środka, tego zmniejszenia wartości i pozostała część środka trwałego wartości netto pomniejszonego o wartość dotychczasowego zużycia musi być zakwalifikowana jako pozostałe koszty operacyjne, czyli koszty niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności, ale z taką działalnością uzupełniającą. Dlatego 1A i 1B po stronie debetowej musi nam dać wartość środka trwałego wartości netto, który został właśnie wyksięgowany w związku z sprzedażą i innej firmie. I teraz, jeżeli oczywiście fizycznie środek trwały zostaje z tego konta wyksięgowany i uwzględniony jako koszty operacyjne reszta jego wartości, to my jako strona sprzedająca wystawiamy również dodatkowo dokument potwierdzający sprzedaż. Może to być choćby zwykła faktura związana, potwierdzająca sprzedaż tego środka trwałego, a w niej musi być na przykład wyliczony podatek od towarów i usług, czyli VAT. W Polsce oczywiście 23%. I teraz, jeżeli my wystawiamy taką fakturę, to na koncie rozrachunki z odbiorcami, na której tu mamy zwiększenie należności, po tej stronie zwiększenie zobowiązań, odnotowujemy fakturę w kwocie pełnej, czyli z podatkiem, czyli brutto, która po stronie kredytowej na dwóch kontach zostaje rozbita na dwa elementy, które muszą nam dawać kwotę tutaj na koncie rozrachunki z odbiorcami, gdzie na koncie pozostałe przychody operacyjne odnotowujemy kwotę netto związaną z sprzedażą środka trwałego, a na koncie z rozrachunki z tytułu VAT odnotowujemy pozycję, która będzie mówiła, ile my musimy zapłacić podatku VAT, który został zarejestrowany na tym dokumencie faktury. I zarówno 2A, czyli kwota netto i kwota tutaj VAT-u, musi nam dawać kwotę łączną brutto na koncie rozrachunki z tytułu, na koncie rozrachunki z odbiorcami.